Nagrywa się. Witajcie w hodowli królików. Dawno nie było filmu. A więc jest. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No co, ostatni film był o tym, że czekamy na wykoty samic. I zobaczcie, tu jest samiec. To jest samica, która miała się okocić. A z 2 tygodnie temu, albo lepiej. Tutaj zaraz za nią miała się samica okocić. Tu kolejna, która się nie okociła. I proszę bardzo, zobaczcie. Mamy tutaj wykot, pierwszy wykot. O ty kurde. Specjalisto. Jest akrobatko, to już 2 nogami stanął na tym. No dobrze, że ta siatka jest od góry, to nie ucieknie. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Wiesz co? Damy im jeść. Będzie spokojniej trochę. Damy im jeść. Mają dzisiaj trochę chlebka suszonego. No i buraczki. To jest wiaderko na zamarznięte butelki. Trzeba je zabrać. I rozmrozić. To jest rezerwowa klatka. Taka pusta. No to zostawię. Dobra. Sobie może jakieś rękawiczki ubiorę. No i dobra. Lecimy. I ciach. A jeszcze sałatka buraczana dla królików. Będzie. Chyba będzie. No, damy temu to skoko, bo to chyba ten był, nie? Masz tutaj sieć kuźwa w miejscu ciumroku. Masz. Ty karmisz, to trzeba więcej ci. No nie będzie, będzie mało. Teraz daję im więcej buraków. Wiosna już jest właściwie. Od wczoraj chyba, nie? Co to jakieś brzydkie? I tutaj. Dobra. Masz tu. Trzymaj i trzymaj. Dobra, będzie spokojniej teraz. Sianka trochę. Sianko trzeba przynieść. A propos de facto. Już taka drobnica, sianko takie drobne. No, dla samca braknie. No już tak nawet tej samicy bym jeszcze z chęcią dołożył. Dobra, przyniosę jeszcze, dołożę im, dam po garstce. I co, owiec? Zobaczymy, czy owiec mają. Owiec... No, wy tu macie... Ojej. Awaria sprzętu, muszę zobaczyć, czy działa. Działa. Dobra. Te karmidła widzę, dobrze by było im przeczyścić. Ale dzisiaj niedziela, nie będę tego robił przecież. Są jakieś braki, trzeba uzupełnić. Tu jest mało. Dobra. Tu i tu. A masz też. Tu jest za dużo, trzeba wziąć to, wyciągnąć, bo właściwie karmię gryzonie. I co? Chlebka mamy jeszcze. Proszę bardzo.
Masz. 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 Troszkę ogarnę z góry miotełką. To jest taka dwufunkcyjna miotełka. To jest nieładnie. I cyk. Dobra. Będzie. Dobra, na czym skończyliśmy? Bo to były skoki, akrobacje. Mamy jeden wykot z czterech samic, a więc mój samiec, już myślałem, że normalnie strzela ślepakami. Że jakiś kurde eunuch albo coś, nie wiem. W każdym razie jedna samica jest. Skuteczność 25% w takim razie. No i próbujemy dalej, no. Stwierdziłem, że trzeba próbować dalej, skoro jakaś tam jednak się okociła, no to próbujemy dalej. Te dwie już były u samca i to jest trzecia, która właściwie mogłaby dzisiaj pójść. No, tu mamy gniazdo, nie zaglądałem jeszcze do niego, okociła się chyba we wtorek, z tego co pamiętam, albo w poniedziałek. Mają już prawie tydzień, dobrze by było zajrzeć do środka, do gniazda, no i w celach higienicznych, właściwie takich zabiegów higienicznych, gdyż wyciąga się po prostu martwe sztuki. Martwe sztuki u królików w gniazdach to jest normalna rzecz. Dobra, widzę, że się denerwuje. No, to są jej pierwsze młode. Martwe sztuki w gnieździe królika to jest normalna rzecz, która się zdarza normalnie, gdyż samica ma tylko 8 sutków, tak? A rodzi się królików czasem nawet 14, bo miałem taki przypadek, że mi się urodziło 14 królików. No i no nie chciałbym się znaleźć w takim gnieździe, bo tam naprawdę chyba jest walka o przetrwanie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest instynkt po prostu zwierzęcy, walka o przetrwanie, kto pierwszy do suta, ten lepszy, a myślę, że jak królik nie zje przez jeden dzień taki młody, no to prawdopodobnie padnie. Także upadki w hodowli, zwłaszcza w tym początkowych pierwszych dniach od wykotu, to są normalne rzeczy zdarzające się codziennie, na co dzień. No ze względu na to, że tych królików rodzi się dużo też, nie? Także tak to wygląda. Na przykład zapalenie sutków, wystarczy, że gdzieś tam samica złapie, ze dwa będą nieczynne, no to już mamy o dwa, że tak powiem, mniej do wykarmienia. I tak dalej, jakieś rany. No po prostu takie sytuacje się zdarzają, więc trzeba zrobić taki przegląd. Weźmiemy ją może, ja sobie ściągnę rękawiczki, bo rękawiczki mogą być w różnym zapachach jakichś, nie wiadomo czego. I przeniesiemy samicę do klatki rezerwowej. Myślę, że nie będzie tam nic. Myślę, że nie będzie tam nic. Chodź tu na chwilkę. Zaraz się przeniosę, spokojnie. Nie ma zapachów żadnych takich nieprzyjemnych. Słychać już je. Ładnie naścielone. Już ładne króle, duże. Duże już są. Zobaczcie, jakie olbrzymy. Zobaczcie, jakie olbrzymy. Piękny, szaro-biały. Piękny. No już prawie widzi. Już otwiera oko. Nie będę takich wyciągał, bo jest zimno. Nie ma ich dużo.
Raz. Są tylko dwa, zobaczcie. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby się urodziły dwa króliki. Czekaj, dwa. No dwa. Nie, więcej jest, trzy są. Nie, chwila. Dwa króliki są tylko. Są takie też duże, no. No zobaczcie, tylko dwa króliki. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że się samica okociła i ma tylko dwa króliki. No to jest futerko. Ładnie naciągła futra, bo jest zimno. Już cię przenoszę, już chodź. Chodź, chodź, chodź. Także samyzma. Samyzma, skuteczność 25%, ale bardzo słabe te 20%. Kurde. No nie zdarzyło mi się jeszcze tak nigdy. Żeby tylko dwa króliki, nic nie było tam martwych, bo nie wymacałem nic. Raczej nie było. Także tych łapię normalnie. Walisz ślepakami jak złoto. No na skuteczność słaba. No, ale co tam, kupiłem go ile? Półtora miesiąca temu. No będziemy próbować, zobaczymy co dalej. No. Dwa piękne, tłuste, grube, bo mają pokarmu bardzo dużo, bardzo dużo. Także no po tygodniu są olbrzymie, już otwierają oczy. Także one myślę, że tutaj gdyby było ciepło, to za tydzień by pewnie już powoli robiły wędrówki. No, samica natargała sierści ładnie, bo się zima wróciła i no, muszę mieć ciepło. No nie spodziewałem się, powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że są tylko dwa. No, ona najbardziej ryła jeściółkę ze wszystkich samic, bo w poprzednim filmie no, oczekiwaliśmy na te wykoty, no i obserwowaliśmy takie zjawiska właśnie typowe dla samic przed wykotem. Ta bardzo teraz mieli. Podobnie jak tamta mieliła bardzo ściółkę, ta mieli, a ona była gdzieś tam z ponad tydzień już u samca temu i no, no ale widzicie, ostatnie znaki były jakieś tam takie zachowania, a jednak się okazało, że natura no jest nieprzewidywalna, nie? No. Ojcze, tu kuźwa chłopie, co ty? Kurwa jakiś. No piękny jesteś, wszystkim się podobasz. Kurczę, no ale chłopie, robotę musisz zrobić. Samce są bardziej skore takie do przyjaźni niż samice. Piękny, piękny baran. Tam jest chyba BBC czy coś takiego. No ale chyba nie ugryźć, chłopie. Bardzo ładny gen. No, dobre i dwa, no. Ten rok będzie inny. Ten rok będzie inny. Na pewno to wszystko się poprzesuwa. Na pewno w zimie będę miał więcej królików. W następnym roku, w sensie no, następną zimę, także będzie inaczej niż co roku. Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, zabiorę butelki do rozmrażania. Trzeba będzie je wieczorem przynieść. Do następnego. Hej!